Jaworze, majowe świętowanie z zespołem tańca narodowego i estradowego Krąg ze Świdnicy. Chyba nie po raz pierwszy w Jaworze. Nie po raz pierwszy i z największą przyjemnością przyjeżdżamy tutaj. Wspaniała widownia, odbiorcy, naprawdę wyrobiona publiczność. Cieszymy się bardzo i tak z roku na rok się spotykamy. Albo Niepodległa Polska, albo Konstytucja 3 maja, czyli nasze najpiękniejsze polskie święta. Chciałam powiedzieć może o zespole, że istniejemy 43 lata, czyli to już pokolenia następne tańczą. No jakoś się trzymamy. Jeździmy po całym świecie, mogę tak powiedzieć. I zacznę może z tych najmocniejszych, nie Europa, a Azja, Ameryka Południowa, Meksyk, Wenezuela, ostatnio Chiny, Szanghaj na ogromnym festiwalu światowym. To jest jedna rzecz, ale dla nas to Europa jest prawie nasza cała, ale dla nas każdego widza bardzo szanujemy i nigdy nam nie uderzy woda sodowa, że my byliśmy tu i tam. Szanujemy każdego widza, żeby nawet była pięcioro, sześcioro, to i tak będziemy tańczyli. I po sąsiedzku w Jaworze. I po sąsiedzku w Jaworze, tak.